Zacznijmy od pytań o ksywki. Skąd się wziął słoń? No to podejrzewam, moja ksywka słoń wzięła się, biorąc pod uwagę moje okazałe tutaj atuty, które widać doskonale w kamerze, więc myślę, że Państwo się domyślą. Oczywiście, możemy pozostawić pewną nutkę niepewności, aczkolwiek dodajmy, że chodzi o uszy. Pytanie drugie, dlaczego czasami koledzy mówią do Ciebie Vin Diesel? No to tutaj taka ciekawa anegdotka. Na koniec zeszłego sezonu graliśmy sparingi z Koszalinem i akurat po sparingu miałem jechać do domu, chciałem zatankować szybko przed, żeby bezpośrednio po zawodach jechać do domu. Niestety nie udało się tego dnia dotrzeć do domu. Nawet ciężko było dotrzeć na halę, ponieważ zalałem benzynę do diesla i no niestety auto stanęło. Takie rzeczy się, mój drogi, zdarzają. Dawaj! Odpal! Stoimy na środku! Masy musi odpalić, dawaj! Pytanie trzecie. Kto jest Twoją współlokatorką? Jak się do niej odzywasz? I dlaczego tak brzydko? No to podejrzewam, że to jest mój kot, który ze mną jest na co dzień. Dobrze podejrzewasz? No czasami tak pieszczotliwie nazywam ją Sinią, więc, ale nie obraża się, tak? Cały czas przychodzi, głaszcze się, więc jest raczej zadowolona. To jest w tej sytuacji najważniejsze. Pytanie czwarte. Jak to się stało, że w kategorii juniorskiej przekroczyłeś od razu do kategorii old boyów i grałeś tam mając zaledwie 20 lat? No taka ciekawa historia, no miałem taką delikatną przerwę rozbrać piłką ręczną, więc koledzy starsi zaproponowali wspólne turnieje, więc zgodziłem się tak dla zabicia wolnego czasu, chęć pomocy właśnie dojrzałym kolegom i tak jakoś tam trafiłem. Dodajmy tylko, że tymi zespołami były handball Nowogard i Górnik Złoto Ryja. Wszystko się zgadza? Dokładnie. Pytanie piąte, co z pewną częścią Twojej twarzy zrobili koledzy na zakończenie ostatniego sezonu i jak sobie z tym poradziłeś? No to była to brew. Niestety zostałem jej pozbawiony, gdyż no poszedłem troszeczkę wcześniej spać. Nie zamknąłem pokoju i wiadomo jak to na takich eventach znajomi koledzy z drużyny dorwali się do maszynki i pozbawili mnie lewej brwi. A ty sobie z tym poradziłeś w jaki sposób? Domalowywałem sobie przez 2 miesiące. Jak zwykle szatnia sportowa nie wybacza. Pytanie przedostatnie, szóste. Dlaczego kupiłeś sobie profesjonalne buty do podnoszenia ciężarów i dlaczego ich tak długo nie używałeś? Nie. No to zobaczyłem w internecie bardzo ładne buty. Myślałem, że są to normalne buty do chodzenia. Niestety jak paczka doszła do mnie, założyłem je na nogi, no to niestety okazały się to buty do podnoszenia ciężarów. Rozumiem, że ani razu do tej pory nich na nogach ubranych nie miałeś. Raz, ale jak przyszedłem w nich na siłownię, to nie miałem zbytnio życia w szatni. Pytanie siódme, ostatnie. Dlaczego na turnieju w Niemczech spałeś na podłodze, mimo że zabrałeś ze sobą dmuchany, jakże piękny nowy materac? No to... Mówiłem, nie będzie łatwo. Koledzy spuścili mi powietrze z materaca. Niestety po ciemku nie zauważyłem, że przełączyli dysz od pompki do odsysania. I tak po pół godziny mniej więcej dopiero się zorientowałem, że no niestety jest z złej strony. No i postanowiłem położyć się na podłodze. No. Marcin Tyterycz, to było 7 wspaniałych pytań. Marcin, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Mam nadzieję, bardzo. Że trudne pytania nie były. Nie, poradziłem sobie.